respekt jest u nas strasznie ważny. No właśnie, mówisz o tym respekcie, a ja znalazłam też coś takiego, że Don Wasyl, czyli taki król cygańskiej pieśni, jak jest określany, powiedział kiedyś o tobie, że, tutaj zacytuję, ona zupełnie odeszła od naszych korzeni. Nawet już człowiek nie wie, czy to Romka, czy nie Romka, ona w ogóle nie pokazuje, że jest Romką i w stylizacjach, wszystkich swoich ubiorach i muzycznie nic z nas nie ma. Co ty o tym sądzisz w takim razie? Z całym szacunkiem do niego, bo przeważnie, jeżeli chodzi o starszych ludzi, nie wypowiadam się, ale tutaj mam parę słów do powiedzenia. Ja nie tworzę, po pierwsze nie tworzę muzykę romską. Oczywiście w niektórych piosenkach dodaję trochę takich etnicznych elementów, ale nie tworzę romską muzykę. Też w tych czasach nastolatkowie się inaczej też ubierają. Niektórzy mówią, że też mają też swoje zasady, ale my w sensie ubieramy się normalnie, wiesz, co mówię, spodnie, to takie rzeczy i nie odszedłam od swojej kultury absolutnie. Jakby rozmawiam po romsku płynnie. W sumie tym językiem cały czas się komunikuję z moją rodziną. Ale mówi to on. Bez obrazu, oczywiście nie chcę tu nikogo obrażać, ale on ma Polki w zespole. Jest i koncertuje i mówi, że to są romskie koncerty, więc powinien mieć chyba po prostu romskich, po prostu wiesz, muzyków i w ogóle. Myślę, że to by miało więcej sensu. On ma praktycznie same Polki. Czyli... Ale nie chcę nikogo obrażać, bo jakby... Nie, no jasne, ale nikogo nie chodzi mi o to, że on mówi, że ja odszedłam od swojej tradycji. On nawet nie tworzy prawdziwą romską muzykę. Dla mnie to jest romskie disco polo. Hipokryzja. Dla mnie to jest romskie disco polo, powiem tak w skrócie. Tak, bo jeżeli chodzi o romską muzykę, jak się ktoś naprawdę wsłucha w takie... u nas są... Mamy takie... Balady. U nas muzyka romska to są balady, to są piosenki takie... bardzo emocjonalne. Nie mamy... To, co on pokazuje wszystkim, to w ogóle nie jest romska muzyka. I wcześniej, jak były pytania, to przeważnie nie lubię wypowiadać się na czyjś temat, bo respektuję każdego artystę i go też w sumie respektuję za to, co robi, że w ogóle się wybił i to jest spoko, ale jeżeli chodzi o samą muzykę, którą on tworzy, to nie jest romska muzyka. I śmiesznie, bo przez to, co on wydaje, każdy praktycznie myśli, że to jest romska muzyka. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim, że to nie jest romska muzyka. Ale zostawiam już ten temat. No nie ma co tutaj już tak naprawdę kontynuować, ale w takim razie zapytam. Ja mu życzę wszystkiego, co dobre i jego całej rodzinie, bo ja nikomu nie życzę źle i w ogóle. Ale smutne jest to, że Rom krytykuje swojego... W sensie swoich po prostu. No tak. I zamiast się razem wspierać, bo nie jest dużo Romów, którzy śpiewają i nie jest dużo Romów, którzy występują i w ogóle, którzy się wybili, zamiast się wspierać, on jeszcze krytykuje. Więc to jest moim zdaniem bardzo, bardzo słabe. Tym bardziej, że ja mam 15 lat i z całym respektem do niego, bo ja nie wiem, po prostu myślę, że to jest z jego strony bardzo słabe. Tutaj